która rzeczywiście idzie jak walec przez świat, także w Polsce jest coraz bardziej obecna. Czy powinniśmy też zastosować tę metodę, którą lewica zastosowała, czyli marsz przez instytucje? Katolicy, czy powinni dokonać takiego marszu przez instytucje? First of all, I would like to thank so much Professor Gross for his wonderful, complete, in-depth presentation. Pierwszy rzędu chciałabym podziękować księdzu profesorowi Tadeuszowi Guzowi za jego głęboką i wspaniałą prezentację. I'd like to thank especially Aldona Sibachowska, who's been working so hard for the translation of this new book. Poza tym chciałabym bardzo podziękować Antonii Dziborowskiej, która wykonała bardzo wielką pracę tłumacząc tą książkę. I thank the sisters of Loreto for their kind and generous collaboration. Również siostrom Loretantom za wspaniałą współpracę. And all of you for your interest and your witness. A także wam wszystkim tu zgromadzonym za wasze zainteresowanie i za to, że jesteście świadkami. I am so happy to be here tonight. Cieszę się, że mogę tutaj być z wami. And it is a great grace for me, and it's quite meaningful to be near the tomb of Blessed Papie Lusko. Jest to dla mnie wielka łaska być tutaj i błogosławieństwo przebywać w pobliżu grobu błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Now the question that you addressed. A co do pytania, które pan zadał? Nobody can reform the whole world. Nikt nie jest w stanie zreformować całego świata. Everybody has to do what he's called to do in his own area. Każdy musi robić to, co do niego należy w obrębie własnej okolicy, własnego obszaru, w którym się znajduje. I am more and more convinced that the best way we can help the world in this situation. Jestem przekonana, że najlepszym sposobem, w jaki możemy w tej sytuacji pomóc światu, is to keep the faith. To utrzymać wiarę. And to persevere in the faith. I utwierdzać się w tej wierze. To be truly living stones of the church. Być takimi żyjącymi kamieniami kościoła. Because when we have a living faith, ponieważ kiedy mamy żywą wiarę, the Holy Spirit guides us at each moment of our life. Duch Święty prowadzi nas w każdym momencie naszego życia and shows us what we have to do. I pokazuje nam, co mamy w danej chwili robić. But of course we have to do something. Once we are aware of the challenges, we have to act. Oczywiście musimy coś zrobić, w szczególności kiedy jesteśmy świadomi wyzwań, z którymi przychodzi się zmierzyć. I believe that the greatest challenge we have is to overcome our ignorance. Myślę, że takim największym wyzwaniem jest przezwyciężenie naszej ignorancji. Because we can have some vague ideas about these developments. Ponieważ możemy mieć takie równoważne poglądy na temat tej sytuacji. But if we remain in that fuzziness, we cannot act. Ale jeżeli utrzymamy się w takiej naszej niemożności, jeżeli nie będziemy mieć precyzyjnych pomysłów na to, jak działać, no to nie będziemy działać. The purpose of this new book, which is going to come out, is to it's a tool to be educated about the issues. Właśnie takim narzędziem uświadamiania jest książka, która ma w tej chwili zostać wydana u sióstr Loretanek. Catholic intellectuals must think
of what we must do. It's not so easy. Katolicy intelektualiści muszą myśleć o tym, co należy robić, a nie jest to wcale takie łatwe. The parents must be extremely vigilant. Rodzice muszą być bardzo wyczuleni. And be aware that their children in their schools are already influenced in one way or another by this new ethic. I być świadomi, że ich dzieci, które chodzą do szkół, właśnie w tych szkołach są, znaczy spotykają się z wpływem tych ideologii i tej ideologii i nowej etyki. If they discern that it is the case, for example, you know, gender equality is being taught in school. Jeżeli rozeznają, że coś takiego rzeczywiście ma miejsce, na przykład w szkole jest nauczana równość genderowa, they have to organize themselves and react. Muszą się organizować i reagować. You were asking about the institutions. Pytał pan o instytucje. Those of you who are called to the political life. Ci z was, którzy jesteście wezwani do życia politycznego, must be aware of the issues and try to resist. Musicie być świadomi tych kwestii i próbować oporu. But the scope of the challenge is so big. Jednakże szkielet wyzwań jest, i rozmiar wyzwań jest tak wielki, that it completely overcomes our capacity to... że zupełnie po prostu przewyższa nasze możliwości. So we have to do what we can at our level. Zatem musimy działać na tyle, na ile możemy na swoim własnym poziomie. I ja może zadam pani profesor. Pani profesor, co pani profesor by doradziła polskiemu rządowi, który odziedziczył po poprzedniej koalicji rządowej zalegalizowanie konwencji stambulskiej Rady Europy, która obliguje prawnie i moralnie wtedy całe państwo polskie ze wszystkimi jego instytucjami do wprowadzenia ideologii gender do wszystkich placówek wychowawczo-oświatowych i do adekwatnych postaw w rodzinach polskich. Co w takiej sytuacji pani profesor radzi polskiemu rządowi? I don't know, you know, the political situation in Poland and whether it is realistic to think that a public debate can be organized on these issues. I don't know. Znam sytuację w Polsce i przyznam, że mam wątpliwości, czy jest możliwość zorganizowania publicznej debaty w tej kwestii. We are missing, you know, intellectuals who are able to formulate, you know, the reason why we need to resist this at the political level. Tracimy intelektualistów, którzy są w stanie się temu oprzeć i stwierdzić, w jaki sposób możemy się temu wszystkiemu oprzeć na poziomie intelektualnym, politycznym. Intellectuals who can help those politicians. Intelektualiści mogliby pomóc tym politykom. To really attack the problem at its root. W uderzeniu w problem u samych jego korzeni. But if the Polish government is not in agreement with this gender equality obligation imposed by the EU. Jeżeli polski rząd nie zgadza się z tymi nałożonymi przez Unię Europejską zobowiązaniami genderowymi, well, you have to resist.
po prostu trzeba się oprzeć. Czyli wypowiedzieć konwencję stambulską. I think we should not. I think today nations, politicians must have character. Uważam, że obecnie narody i politycy powinni posiadać charakter. I am not saying that I am, you know, for Mr. Trump unconditionally. Nie mówię, że bezwarunkowo wspieram pana Trumpa. But he certainly had the character to say no to a lot of things. Niewątpliwie jednak on ma ten charakter, żeby powiedzieć nie w pewnych kwestiach. And I believe that the Polish people and Polish politicians need to have the character to say no to what they don't agree to. I myślę, że polscy politycy i w ogóle wszyscy ludzie w Polsce powinni powiedzieć powinni posiadać charakter, żeby powiedzieć nie. Thank you. Zapraszam Państwa tutaj do nas. Pani, proszę, zapraszam. Zapraszam. Prosimy, kochani Państwo, podejść. Wszyscy Państwo, bądźcie tak mili, którzy pragniecie postawić jakieś pytanie albo uwagę. Proszę podejść, żebyśmy nie tracili czasu. Ja bardzo nie składam, ale chciałam zwrócić uwagę... Troszeczkę bliżej. Chciałam zwrócić uwagę na to, że równolegle do tego destrukcyjnego walca, o którym ksiądz profesor i pani profesor mówili, istnieje równolegle, cicho, przechodzi rzeka politycznej poprawności. To tak jakby obok, równolegle. A to jest narzędzie do zamykania, to co pani profesor powiedziała, że trzeba być odważnym, że trzeba stanąć, prawda, przeciwstawić się. Jeżeli ta polityczna poprawność, znaczy tu jest ten walec destrukcji, a z drugiej strony jest polityczna poprawność, która jakby ludziom, którzy chcą mówić prawdę, tą naszą prawdę przez duże P, opisywać rzeczywistość, opisywać człowieka, nagle polityczna poprawność uniemożliwia im mówić normalnymi słowami. Więc ja to widzę jakby podwójny problem w dwóch. Nie wiem, ja tak się nie potrafię się pięknie wysławiać, ale prawda, ksiądz rozumie, o co mi chodzi. Że to jest ten walec destrukcji, a z drugiej strony odbiera nam się możliwość wypowiadania słów, które znaczą to, co znaczą. Już jest ta podmiana. W związku z tym to jest naprawdę szatański zamysł, gdyż odbiera nam się jakby narzędzia do przeciwstawienia się temu. Więc... Świetna uwaga. I jeszcze to jest jedno. About political correctness, if I may, you know, say, yes. Although you probably, Well, just summarize your question quickly, if you can. No, proszę krótko, jeśli można. A drugie pytanie jest, ponieważ ja się troszeczkę interesowałam, oczywiście Kościół zawsze miał wrogów i wiadomo, masoneria i tak dalej, ale ja stosunkowo niedawno trafiłam na ruch Sabatawa Zewi i Franka Jacobsa, który był heretykiem w łonie judaizmu. To był XVII-XVIII wiek. I oni propagowali, znaczy ten Satan Cebi, z tego co czytałam w książkach i słuchałam wykładów ludzi, którzy wiedzą, oni uważali, że jeżeli nie można być świętymi, to grzeszmy do woli i w związku z tym swoimi działaniami, swoimi wstrętnymi czynami sprowadzimy przyjście Mesjasza i całkowitą destrukcję. Ponieważ pierwszy z nich, ten Sabatański, przeszedł na islam, bo to było w Imperium Otomańskim. Drugi, Frank Czy jest jakiś związek między tym ruchem, takim destrukcyjnym, bo właściwie to był olbrzymi ruch, to on miał... No jest pytanie, czy jest związek, czy gadała pani profesor, czy pan, czy ksiądz profesor, związek
tych ruchów tego Franka, on to był bardzo wpływowy człowiek, z tymi obecnymi przez ideologiczne. Tak, z tymi Regarding political correctness, odnośnie do politycznej poprawności, we must. We must realize once and for all. Musimy sobie raz na zawsze uświadomić, that this is a, what we call in English a paper tiger. Że jest to taki, no w języku angielskim nazywa się to papierowy tygrys, ale można chyba to przełożyć do polos na glinianych nogach. It is something which appears to be very frightful. To jest coś, co wydaje się być niesamowicie przerażające. It has absolutely no teeth. Ale zupełnie nie ma zębów, jest nieszkodliwa. All we need to defeat a political correctness. Wszystko, co potrzebujemy, aby pokonać polityczną poprawność, is the political will, jest to wola polityczna, to defeat it. Aby to zrobić. So it is, we can start today. Możemy zacząć od dzisiaj. We decide that we stop using this language. Zdecydujmy, że przestajemy używać tego języka. That we pay attention to the way we use to our use of the words. Że zaczynamy zwracać uwagę na stosowanie słów. And when we are confronted with expressions that belong to the politically correct language. A kiedy jesteśmy konfrontowani z wyrażeniami należącymi do języka politycznej poprawności. We must challenge this language and start a discussion about it. Musimy po prostu stawić temu wyzwanie i zacząć o tym rozmawiać. You can start a movement in Poland. Możecie na przykład w Polsce zacząć taki ruch. Defeating political correctness. Walczący z polityczną poprawnością. Deciding to use language to express reality. Decydujący się na używanie języka rzeczywistego, opisującego rzeczywistość taką, jaka ona jest. Yeah, I did not understand the second question, and perhaps I can give you answer the second question. Przyznam, że nie zrozumiałam drugiego pytania i może poproszę księdza profesora Guza o to, żeby odpowiedział na to drugie pytanie. Ja wprawdzie za studia tego ruchu się jeszcze nie zabrałem, ale powiem Państwu to, czym się dzieliłem tutaj z Państwem na poprzednim spotkaniu w kontekście konwersji Roya Shemana, amerykańskiego Żyda, który z judaizmu, względnie ateizmu, przeszedł na katolicyzm i jest dzisiaj niesamowicie szczęśliwym katolikiem amerykańskim i zaświadczającym o swojej postawie. I on udzielił także dzięki publikacji Sióstr Loretanek Zbawienie bierze początek od Żydów, on udzielił bardzo ważnych, wręcz kluczowych informacji naszej opinii społecznej w Polsce, między innymi tego typu, że w Talmudzie, który został napisany między tak wiekiem drugim po Chrystusie do szóstego po Chrystusie i później przechodził jeszcze różne modyfikacje, ale o ile dobrze pamiętam, to pierwsze wydanie takie w druku ukazało się w drukarni w Bazylei w 1579 roku. I co zszokowało samego Roya Shemana jako z pochodzenia narodowego Żyda, że Talmud zawiera tyle kłamstw na temat Jezusa z Nazaretu. Więc ja osobiście domniemywam, że nie dziwię się, że później, to już mogę powiedzieć z pozycji filozofii, że wielu żydowskich myślicieli w związku z tym natrafiło na potężne problemy w afirmacji Jezusa z Nazaretu jako nie tylko prawdziwego Boga, lecz także nawet prawdziwego człowieka. Skoro posądza się Jezusa z Nazaretu w Talmudzie
o morderstwa, o kłamstwa, o magię, czyli wszystko to, co nawet Stary Testament klasyfikuje jako najcięższe przewinienia człowieka na ziemi. Stąd też nie dziwię się, że powstawały w ramach społeczności żydowskiej takie ruchy z taką radykalnością. Ale przykro mi, że akurat na temat tego ruchu niestety jeszcze do studiów jego się nie zabrałem, ale bardzo dziękujemy siostrze, że to może być dla mnie inspiracją, żeby się temu też przyjrzeć. I będzie pochwalony Jezus Chrystus, Anna Malewicz. Na wieki wieków. Chcę powiedzieć, że się bardzo zdenerwowałam, słuchając całego wykładu, a potem ogarnął mnie pusty śmiech, bo pomyślałam sobie, że to wymysł chorego, jakiś chory umysł, diabelski, szatański umysł musiał coś takiego wymyśleć. I przyszła mi też na myśl sprawa taka, że już w historii mieliśmy Heroda Wielkiego, który krzyczał: zabiłem Boga, i nie udało się zabić tego Boga. I też jak czytam teraz Pismo Święte, to muszę powiedzieć, że Bóg nie zostawił nas bezradnym. Pierwsza, ta wielka, ten wielki eon to potop. Druga to jest po potopie Jezus Chrystus, Mojżesz, prawo Jego jako litera prawa. Potem Jezus Chrystus z krzyżem. A w 2012 roku miłosierdzie dostaliśmy. I to jest lekarstwo na przełom. My musimy sami sobie tylko Boga przywoływać, przygnąć do krzyża, żeby nam się udało. I tak naprawdę jeszcze pomyślałam o tym, że mamy przecież oblumienicę Jezusa Chrystusa, Kościół Święty. Czy Kościół Święty nie może, jak musi się, tak moje pytanie jest właściwie, zreformować, żeby docierał do większej ilości młodzieży, żeby po prostu mogliśmy duchowo się odradzać, bo tak naprawdę chodzi o to, żebyśmy humanizowali się w duchu wiary, wolności, miłości i sprawiedliwości. I pytanie moje, czy Kościół rzeczywiście może sprostać zadaniu i co musi zrobić teraz? Bóg zapłać. Bardzo dziękujemy. Czy pani profesor może zechce? Czy? Bardzo dziękuję. Bardzo dziękujemy. Siostra nam tak wyartykułowała to, co ja na tyle czasu potrzebowałem, a siostra zaledwie kilkadziesiąt sekund. Kochani Państwo, ta pierwotna walka między Bogiem a upadłym aniołem trwa. My przez fakt zaistnienia w takim świecie jesteśmy wpisani w samo centrum tej walki. Nie miejmy, kochani Państwo, najpierw żadnych złudzeń, że na jedną sekundę po upadku anioła światłości ta walka zelżała. Ona będzie trwać do ostatecznego dnia, czyli do końca stwarzania świata. I dlatego też, co czynić, czy co Kościół czyni? Ja powiem Państwu, to tak jak w rodzinie sobie rozprawiamy, że jaki Kościół ma w tej chwili problem? Największym problemem jest brak rozeznania. Jakkolwiek my mamy w wielu dokumentach Kościoła dość precyzyjne analizy, to osobiście mogę powiedzieć nie w postaci jakiegoś zarzutu, bo człowiek miłuje Kościół i także w tym wymiarze ludzkim i tutaj żaden zarzut nie jest uprawniony. Ale ja osobiście ubolewam, że pojawiło się w XX wieku, szczególnie w drugiej połowie i w XXI wieku, w dalszym ciągu zmagamy się wewnętrznie z tym procesem, że usiłowano dokonywać dialogu między klasyczną nauką jako świętą w Kościele rzymskokatolickim z nurtami ideologicznymi, ale ja zauważyłem, że w tym procesie dialogu, tym, który jest przegranym, to jest w pierwszym rzędzie
Kościół w wymiarze ludzkim. Bo bardzo wielu teologów, na czele z Karolem Rannerem, przejęło to, o czym staraliśmy się powiedzieć na gruncie badań pani profesor Margaret Peters, to Karol Ranner, drodzy Państwo, on wpisał całą naukę Kościoła rzymskokatolickiego w te treści, może nie tak jeszcze radykalne wówczas, bo on zmarł w latach 80., ale na tyle radykalne, że z pozycji Rannera żaden dogmat, czyli żadna prawda zdefiniowana w Kościele nie ma już racji bytu. Że powinna także stać się we wnętrzu Kościoła po prostu przedmiotem konsensusu, umowy i wewnątrz katolików, i umowy między katolikami a powiedzmy chrześcijanami, i w dialogu z judaizmem, z islamem, z buddyzmem, hinduizmem i innymi religiami świata. I co to oznacza, kochani Państwo, jeżeli chodzi o główną tendencję, że znowu to, co klasyczną postawę katolika i myślącego charakteryzowało, że my naszą naukę Bożą otrzymaliśmy w darze. Sam Bóg nam ją objawił. Z całym depozytem wiary, czyli z całą realną bytowością wiary. Natomiast co oznacza, jeżeli ja powiem, że rezygnujemy z tego przyjmowania afirmacji nauki od Boga jako Boga, lecz zastanawiamy się my ludzie między sobą, pomiędzy wierzącymi i nawet niewierzącymi w Boga, co oznacza rzeczywistość, czy czym jest prawda. I w tym upatruję największego takiego kryzysowego punktu i wierzę w to mocno, że ponieważ Kościół w Polsce ma taki spadek powołań, jakich chyba nigdy w dziejach Kościoła w Polsce nie było, w związku z tym, kochani Państwo, ja żywię nadzieję, że jeżeli Pan Bóg inne środki wyczerpał, żeby nas obudzić wewnątrz Kościoła, w tak poważnej materii, jaką jest treść nauki, czyli prawdy, to pewnie zewnętrznymi znakami da nam do zrozumienia, że powinniśmy powrócić do klasycznego modelu nauki, czyli głębi wielkich horyzontów, cudownych fundamentów prawdy, powinniśmy szukać w jej ojczyźnie, czyli w absolucie, jako prawdzie bez początku i bez kresu. Także dziękuję za tę refleksję, która nam, wydaje mi się, pokazała też tę scenerię, w której się znalazł dzisiaj Kościół rzymskokatolicki. Wierzę, profesorze, znamy księdza już wywiadem z Radia Maria, także dziękuję bardzo. Ksiądz profesor to potężny umysł. Ja może powiem parę zdań o sztuce. Pokończyłem Warszawską Akademię Sztuk Pięknych, Wydział Rzeźby i mieszkaliśmy z żoną w Nowym Jorku przez 25 lat i prowadziliśmy przez 20 lat studio rzeźbiarskie na Manhattanie. Proszę Państwa, to znaczy Manhattan, to był ruch 16 i Union Square. I dwa słowa o sztuce, która już w tamtych czasach w 100% zgadzam się z księdzem profesorem, bo już w tamtych czasach była taka opinia, że if you want to make it, you have to break all the rules and get high before you die. To I don't have to say, you understand. Więc jeśli chcesz zaistnieć, to musisz łamać wszystkie zasady i wtedy będziesz taki high do końca życia. Także nie akceptuj nic, tylko idź na całego i łam wszystko, co do tej pory było. I ja myślę, bo takie pytanie mam, bo oczywiście tam przychodzili do mojego studia znane osoby, Andy Warhol, Robert Rauschenberg, tam już nie będę wymieniał innych. Także w tamtym czasie wtedy były tego typu idee, a przyszły one po 30 latach do Polski, może wcześniej, i robi się to samo. W Polsce, proszę Państwa, jeśli artysta chce zaistnieć, to po prostu musi albo wymyślać jakieś pseudoideologie,
albo tworzyć coś, co nie ma absolutnie nic wspólnego ze sztuką. Bo w sztuce, bardzo ładnie powiedział Jan Paweł II, że istotą sztuki jest dusza wyrażająca się w stylu. I dodał jeszcze, że współczesna sztuka cierpi na nieuleczalną chorobę postmodernizmu. I mam pytanie, co mamy robić? Ja uważam, że chyba jest jedyna droga, która prowadzi do kościoła i dopóki dzwony biją w polskim kościele, proszę państwa, to my jesteśmy Polakami. A ja nie chcę się reklamować, jeśli państwo chcecie zobaczyć moją drogę ciężową, to jest świątynia Opatrzności Bożej. Także, ale jeszcze parę, ale to już nie o tym. Także bardzo dziękuję, księże profesorze. Przepraszam, pani Margaret Peters pyta o pytanie. Tak, więc zapytam, co my mamy zrobić, żeby ta sztuka w tej chwili rzeczywiście zeszła po prostu z tej drogi, która w tej chwili, na której w tej chwili jest. Dziękuję bardzo. Czy pani profesor? Drodzy państwo, widzicie, jaka pani profesor Margaret Peters jest wspaniałomyślna, że jako mistrzyni oddaje głos rzemieślnikowi. Więc, a ponieważ rzemiosło stoi, to jest podnóżek wielkiej sztuki, więc z tej pozycji pragnę tylko powiedzieć. Kochani państwo, wczoraj dostąpiłem wielkiego zaszczytu, przedwczoraj, żeby przemówić w gmachu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. I ja, ponieważ to było związane z moim tematem, zwróciłem temu szanownemu gronu, tam zgromadzonemu, także na piękno, jako wartość uniwersalną. I co powiedziałem? Naszkicowałem ten wymiar kryzysu, ale najpierw pozytywnie, czym było piękno w sensie klasycznym i chrześcijańskim. I później naszkicowałem dramat, że w sztuce, i to było najpierw może najbardziej widoczne w muzyce, bo wiecie państwo, że jeden z liderów tej globalnej rewolucji seksualnej, Theodor Wiesengrund Adorno, że on najpierw z Schönbergiem dokonali globalizacji muzyki. W jakim sensie? Utworzyli tak zwaną 12-tonową muzykę. A co jest naturą tej muzyki? Totalna dekonstrukcja bytu muzycznego i sztuki muzycznej. I, kochani państwo, ja wczoraj w ministerstwie nawiązałem do jednego chyba z najwspanialszych wykładów Krzysztofa Pendereckiego z Poznania, z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza, kiedy pod koniec lat 80. otrzymał pierwszy doktorat honoris causa i wygłosił przemówienie Kultura twórcza, moc chrześcijaństwa. Drodzy państwo, ja byłem tym artykułem zdumiony. I co mówi Penderecki? I dokładnie udziela odpowiedzi na pytanie postawione przez naszego wspaniałego brata. Powrócić do sakrum. I on mówi, to ja wyrosły w socrealistycznej sztuce. Myślałem, że jedyną receptą na pokonanie kryzysu w sztuce socrealistycznej jest awangarda. Jak się zapoznałem z awangardą i jak doświadczyłem apogeum nihilizmu, którego transporterem jest awangarda, to pomyślałem sobie, Boże, jedyną receptą na uzdrowienie i powrót w ogóle do sztuki jest powrót do sakrum, powrót do transcendentnych racji bytu i piękna. I dlatego Penderecki zdecydował się i wypowiedział i skomponował to swoje credo, powrót do Jezusa z Nazaretu. Z jakiegokolwiek zaułka sztuki, nauki, kultury, istnienia we wszechświecie. I to jest recepta Pendereckiego z końca lat 80. i wydaje mi się, że każdy rozumny pod tą tezą
na uzdrowienie sztuki, na powrót sztuki jako sztuki w ogóle jest po prostu genialna. Ja też bardzo chciałam bardzo podziękować za to niesamowite spotkanie, bo przyszliśmy tutaj właśnie dlatego, że odczuliśmy, że tu będzie dzisiaj słowo prawdy powiedziane, a człowiek tak pragnie tej prawdy jak po prostu chleba z domowym smalcem. Więc to jest dla nas bardzo, bardzo ważne. Ja chciałam zwrócić uwagę Państwa na taką rzecz, że ponieważ jestem dziennikarką kultury, że to się dzieje na wszystkich poziomach kultury. To się dzieje w muzyce, to ksiądz profesor właśnie zauważył, to się dzieje w sztukach plastycznych, to się dzieje w sztukach wizualnych, to się dzieje w teatrze, to się dzieje w operze, że musimy na to zwracać uwagę, musimy sobie wyostrzyć te wszystkie nasze czujki, nawet abstrakt, proszę Państwa, nam się wydaje, że abstrakt to jest coś pięknego. Abstrakt to jest właśnie ta dekonstrukcja, którą ksiądz profesor tak genialnie usystematyzował. I właśnie jak usłyszałam to słowo dekonstrukcja, od razu mi przyszło słowo abstrakt, że abstrakt jest dekonstrukcją. Nawet jest taki rzeźbiarz, nazywa się Mitoraj, który robi po prostu odlewy ze sztuki klasycznej w bronzie i wyrywa serce, wyrywa oko, wyrywa rękę. To jest też dekonstrukcja, tylko my tego nie czujemy, więc pięknie, że ksiądz to zdefiniował, bo ksiądz to jest ten język właśnie potrzebny, prawda, ten prawdziwy język. Tylko właśnie bardzo ważne, że jak pani profesor Peters tutaj nam powiedziała, że we are missing intellectuals, to właściwie znaczy nam brakuje intelektualistów. Nawet jak my się staramy czasami o jakiegoś recenzenta, to nie ma takich ludzi, bo albo się boją, albo piszą językiem postmodernistycznym, który jest do wrzucenia, bo tego nikt nie rozumie, nawet artysta nie rozumie, co ten krytyk napisał o jego sztuce. Więc także bardzo dziękuję za te punkty, bo one nam pozwalają tworzyć, konkretyzować i działać. Ja myślę, że każdy to może zacząć robić na poziomie ludzkim, codziennym. Nawet proszę Państwa, jedzenie supermarketu jest dekonstrukcją jedzenia. Nie Biedronka, ale działka. Ja mam działkę i ja działki robię jedzenie na cały rok. No, a masło kupuję na targu od babci, a mąż się śmieje, że jej zęby, bo jak ma 3, to kupuje, jak ma 4, to już nie. Więc ja właśnie to chciałam właśnie powiedzieć, żeby zwrócić uwagę na sztukę. Bo sztuka jest pocztą rewolucji, proszę Państwa, my sobie z tego nie zdajemy sprawy, a o sztuce się mało mówi. Także proszę nam to wyjaśnić właśnie, jak to robi. Bardzo dziękuję i wszystkiego dobrego. Dziękuję. Jakie jest pytanie, dlatego że... O sztuce. Jak uzdrowić sztukę? Kochani Państwo, co to się dzieje, co nam siostra tak pięknie, ekspresyjnie wyraziła, że na pewnym etapie sztuka pozbawiała człowieka części bytowości, bo wiedziano z pozycji ideologii, że my jesteśmy tak prymitywni, że gdyby nam totalną negację naszego człowieczeństwa czy rzeczywistości zaprezentowano, to my byśmy tego w ogóle nie zrozumieli. Ale jak nam powoli zaczną okradać naszą bytowość, no to my powoli się do tego przyzwyczajimy, że najpierw musimy stracić serce i kochani Państwo, dzisiaj powiem szczerze, nie wiem jak u Was w Warszawie, ale u nas na Zamojszczyźnie, na Roztoczu, to nawet na sklepach są powywieszane afisze, że zginął chłopiec, który ma 20 lat. Że nie wrócił z dyskoteki. Czy ktoś wie o jego losie? Co się okazuje? Że młodzież polska jest porywana przez handlarzy organami. I to się dzieje w naszym państwie. I rodziny ubolewają, ale śladu nie odnajdują po swoich dzieciach, które są porywane. Podobno, że w większych miastach rodzice bardzo się boją puścić samo dziecko, żeby nawet drogę do szkoły przemierzyło samo, tylko zawożą do szkoły i przywożą. Tak się dzieje też za granicą świata. Więc, kochani Państwo, dekonstrukcja tego typu, ona następowała powoli, a teraz już się zabierają do totalnych negacji,
I jedną z takich prób to jest nie tylko totalna negacja w sztuce polskiej, tak jak Państwo widzicie w kinie polskim, czy w teatrze polskim, czy w muzyce, ale na szczęście mamy wielu Polaków, ludzi sztuki, którzy bronią piękna i bronią klasycznej sztuki muzycznej, teatralnej. Tutaj jest pośród nas taka osoba, która to robi w sposób wyśmienity, pani Basia. I ją pozdrawiamy i radujemy się. I dziękujemy, że teatr nam ocala. Czy są inni muzycy, kompozytorzy polscy, czy reżyserzy polscy, czy uczeni polscy. I tutaj jest też taki pan profesor, między innymi Lucjan Piela z Uniwersytetu Warszawskiego, który także stara się, żeby w nauce światowej po prostu zadbać o pozycję prawdy, nie tylko na Uniwersytecie Warszawskim. Więc ogromnie się radujemy. Inni koledzy, państwo profesorowie, którzy tutaj dołączyli do naszej rundy, bardzo ich serdecznie pozdrawiamy i znamienitych państwa reprezentujących różne typy sztuki polskiej czy światowej. Bardzo się tym cieszymy. Kochani Państwo, sztukę ocali się tylko wtedy, kiedy się ocali jej autora, intelekt ludzki. A zatem odbudowa duchowa narodu, intelektu narodu, pamięci narodu, jakie tutaj należy poczynić gigantyczne prace. Praca nad pamięcią to nie jest wkuwanie niezrozumiałych treści, tylko to jest budowanie tożsamości. To jest ciągłe przypominanie sobie, kim jestem, od kogo pochodzę, do kogo zmierzam. I artyzm we wszystkich rodzajach sztuki, uważam, szczyt, apogeum artyzmu polega na tym, żeby naśladować Boga Kreatora w Jego cudownym dziele stworzenia i zbawienia. Jeżeli sztuka pójdzie po tych dwóch drogach stworzenia Bożego i odkupienia świata, to dosięgnie szczytu swojego artystycznego istnienia. Księże profesorze, pani profesor, bardzo ciekawy wykład, szkoda, że taki krótki. Moje pytanie będzie się związało z pewnym fragmentem. Idea zrównoważonego rozwoju w kontekście ochrony środowiska. Pytanie jest takie, jaka jest właściwa proporcja, jaki jest właściwy sposób traktowania przyrody w wizji chrześcijańskiej. I żeby to doprecyzować, to powiem tak, że ten zrównoważony rozwój w kontekście ochrony środowiska ma taką warstwę ideologiczną, gdzie człowiek jakby przeszkadza, jest czynnikiem szkodzącym, ziemia jest ubóstwiona trochę za bardzo, jest taki nadmierny ekologizm, to dzisiaj widać, że to jest bardzo takie też jakoś łatwo przyswajalne przez ludzi. Ta troska o ziemię staje się głównym celem, o przyrodę. No, ale ostatecznie to wiedzie do takiej idei, do depopulacji, żeby człowiek nie przeszkadzał po prostu rozwojowi przyrody. Ale jest też taka druga warstwa, taka bardziej przyziemna, bym powiedział, że jednak są pewne działania w obszarze, powiedzmy, nauk technicznych, czy inżynierii, ochrony środowiska, które wydają się właściwe, jeżeli chodzi, powiedzmy, o jakieś oczyszczalnie, o odzyskiwanie surowców. I tutaj po prostu moje pytanie jest takie, jakby to można było zbilansować? Jaka jest ta właściwa, czyli tak naprawdę pytanie się sprowadza do takiego filozoficznego podłoża nauk technicznych w obszarze ochrony środowiska. Czyli jeszcze raz może powtórzę, jaki jest właściwy sposób traktowania przyrody w kontekście w kontekście tej chrześcijańskiej, żeby to przeciwstawić ochronie środowiska proponowanej przez ideę zrównoważonego rozwoju. Ksiądz rozumie, tak? Pytanie dość precyzyjne, nie wiem. Ale... Czy
sobie powiem. I can only, you know, speak of what I know. Mogę mówić tylko o tym, co wiem. Yes. Which is, you know, UN policies, right? Czyli o polityce Organizacji Narodów Zjednoczonych. You may know that sustainable development is the UN paradigm that was adopted already in 1992. Zrównoważony rozwój jest ONZ-owskim paradygmatem, który został przyjęty w 1992 roku. By all UN member states in Rio de Janeiro. Przez wszystkie kraje członkowskie ONZ podczas konferencji w Rio de Janeiro. Sustainable development is what you call in English the umbrella concept. Zrównoważony rozwój jest, jak to się mówi w języku angielskim, konceptem parasolowym. It includes all the other paradigms of the new global ethics. Rozciąga się na wszystkie paradygmaty globalnej etyki. And the proof of this, dowodem na to, is that the framework for international cooperation, jest to, że ramy dla współpracy międzynarodowej until 2030 do 2030 roku are the sustainable development goals. Są to cele zrównoważonego rozwoju. These goals address all the issues of socio-economic development. Te cele odnoszą się do wszystkich kwestii związanych z obszarem socjoekonomicznym. So as you know, there are three parameters in sustainable development. Jak wie pan, są trzy parametry w zrównoważonym rozwoju. The environmental, the social and economic. Środowiskowy, społeczny i ekonomiczny. You pointed out yourself. Pan wskazał, that the environmental parameter of sustainable development, że parametr środowiskowy zrównoważonego rozwoju absolutizes the earth, absolutyzuje ziemię, and the human being is seen as a predator, i istota ludzka jest postrzegana jako niszczyciel, as the polluter, zanieczyszczyciel. And the overpopulation issue, we need to control population to reduce the number of polluters. I stąd bierze się to, że no, musimy wprowadzić kontrolę populacji, musimy wprowadzić depopulację, żeby zlikwidować, zmniejszyć przynajmniej liczbę zanieczyszczycieli. Sustainable development was adopted as an alternative to the modern model of economic development. Zrównoważony rozwój został przyjęty jako alternatywa dla modelu modernistycznego rozwoju ekonomicznego. I believe there is an urgency for people like you. Myślę, że jest wielka w tej chwili nagląca potrzeba dla ludzi takich jak pan. To reflect on a Christian concept of economy. Żeby dokonać refleksji nad chrześcijańską koncepcją, nad chrześcijańskim konceptem ekonomii. That does integrate environmental protection. A to on po prostu zawiera w sobie ochronę środowiska. The Bible, Divine Revelation. Biblia, Boże objawienie. Has a teaching about the relationship between man and the creation. Wyraźnie nam mówi w nauczaniu o relacji między człowiekiem a innym stworzeniem. And that is what should inspire Catholics working in the area of the environment. I to właśnie powinno zainspirować katolików chcących działać na tym obszarze.
But I believe that sustainable development as a UN paradigm. Myślę, że zrównoważony rozwój jest paradygmatem ONZ. Is so full of ideology. Jest pełen ideologii. Jest tak pełen ideologii. Is not a usable concept. Że nie jest użytecznym konceptem. But the idea of integrating environmental concerns in the economy is a valid one. Jednakże pomysł włączania kwestii środowiskowych do ekonomii jest pomyłką, jest błędem. To tyle mogłabym na ten temat powiedzieć. Księże profesorze, czy ksiądz jeszcze udzieli odpowiedzi na to pytanie? Drodzy Państwo, to, że się nam jako ludzkości mówi, że w ochronie środowiska chodzi o ochronienie przyrody, ale jedyną drogą jest eliminacja człowieka jako człowieka, to jest, drodzy Państwo, tylko mądrość etapowa globalnej rewolucji seksualnej. Bo de facto wiemy, że Bóg, stwarzając świat, stworzył go ze względu na człowieka. Bo Pan Bóg jako Pan Bóg nie potrzebował świata, ale człowiek potrzebuje z różnych racji, ze względu na taką, a nie inną naturę, potrzebuje zwierząt, roślin, powietrza, wody i wszystkiego, co istnieje na świecie na różne sposoby. I dlatego istotą świata jest istnieć ze względu na człowieka. Stąd też mądrość, w cudzysłowie, etapu globalizmu polega na tym, że jeżeli uda nam się usunąć człowieka z tej planety, to wtedy de facto wiadomo, że świat jako świat nie ostoi się. Mamy najlepszy dowód na to, to nie tylko Puszcza Białowieska jest tego dowodem, że bez mądrej, roztropnej, sprawiedliwej względem przyrody i polityki, i gospodarki w Puszczy Białowieskiej, ta puszcza zostanie unicestwiona. Ale jak ja, drodzy Państwo, to u nas mamy Puszczę Białowieską, to ona jest, chociaż dla nas jest wielkim bogactwem jako Polski i Polaków, ale kochani Państwo, jak ja widzę w Stanach Zjednoczonych czy w Kanadzie olbrzymie obszary niszczącej przyrody i ona ma się zniszczyć, później ma się spalić i po prostu na popiołach przyroda sobie poradzi i coś tam wyrośnie. Ale gdybyśmy prowadzili mądrą, rozumną politykę, taką środowiskową, to ją można tylko prowadzić najpierw z pozycji na człowieka, bo pierwszą widzialną miarą wszechświata jest człowiek. Ale ostateczną miarą i wszechświata, i człowieka jest Bóg. Dlatego człowiek, który odczyta prawdziwie naturę świata, i zwierząt, i roślin, i ją sobie mądrze podporządkuje, do czego ma nietykalne prawo, ale taki człowiek może ostatecznie doskonale kształtować swoje środowisko i społeczne, i ekonomiczne, i przyrodnicze, wtedy, kiedy będzie w ścisłej współpracy, przyjaźni, kooperacji i we wspólnym namyśle z Bogiem. Tylko taka jest po prostu droga. Dlatego proszę nie ulegać iluzji, że jeżeli zgodzilibyśmy się my jako Polska na koncepcję globalizmu w sensie zrównoważonego rozwoju, że pozwolimy, żeby Polaków jako Polaków unicestwić, że polska przyroda, polskie zwierzęta i polskie rośliny sobie same poradzą. Wieczór. Dziękuję za wykład serdecznie i za możliwość zadania pytania. Jedna myśl, która mi się nasunęła podczas księdza profesora wypowiedzi, gdzie ksiądz stwierdził, że mamy do czynienia z ustrojem totalitarnym i myślę, że to jest coś, czego my, młodzi ludzie, ale generalnie wszyscy nie odczuwamy i próbowałam gdzieś znaleźć
analogię marksizmu kulturowego do marksizmu bolszewickiego, bo na pewno one są do wskazania, czy istnieje publikacja, która byłaby w stanie, albo która by naszkicowała te zależności, bo system się nie zmieni, zmieniły się metody działania. Jest jakaś grupa, która jest uciskana, to już nie jest klasa robotnicza, to są kobiety. Każdy totalitaryzm zaczyna od wycofania filozofii ze szkół, dzisiaj też mamy z tym do czynienia, więc pytanie jest takie, czy istnieje publikacja, zestawienie takie, które by ludziom albo młodym ludziom bardzo sprawnie otworzyły oczy i zestawiły te dwa totalitarne ze sobą systemy. A drugie pytanie jest krótkie, tylko ksiądz profesor powiedział, że Kościół, spadek powołań i z drugiej strony mamy też jakąś odnowę w Polsce tego ruchu tradycyjnego i więcej młodych ludzi, młodzieży zaczyna się zainteresować właśnie tym klasycznym rytem. Czy to nie jest coś, co powinno nas też trochę nadzieją i czy nie widzi ksiądz profesor w tym może jakiegoś dobrego zwiastuna? Dziękuję Bóg za pracę. Prosimy może panią doktor Aldonę Ciborowską, a ja jeszcze dodam. Ja bym chciała tak szybciutko odpowiedzieć na to pytanie. Ja muszę powiedzieć, że te DVD, które Margaret przygotowała i one wyjdą po nowym roku, mnie osobiście też dały pogląd na różnice te, o które pani pyta, bo ona też mówi o tym, co dekonstruuje z marksizmu i z judeochrześcijaństwa postmodernizm. Bo rozumiem, że też o to pani chodzi, prawda? To znaczy, to nie jest tak wprost, ale to jest w kluczu katolickim. Czytamy to, co się dzieje. Czyli co z tego, co było jeszcze w modernizmie, czyli ksiądz profesor Tadeusz Gus mówił o tym, prawo naturalne, tak? Prawo naturalne jeszcze tak. Tak? Księże Tadeuszu, zgadza się czy nie? W interpretacji modernistycznej. W interpretacji modernistycznej. A teraz mamy do czynienia z negacją wszystkiego. To znaczy, jeżeli mówi się prawa, to ja mogę powiedzieć za księdzem profesorem Tadeuszem Guzem quasi-prawa. Ale jeżeli pani pyta o publikację, to proszę uzbroić się w cierpliwość. Ja mam wrażenie, że dużym krokiem w rozeznaniu tego będzie właśnie, będą te DVD Margaret, to jest 15 wykładów, tak mniej więcej po pół godziny. Ona twierdzi, że w ciągu roku, jak się raz na 3 tygodnie będzie wracało, czy przechodziło do następnego odcinka, ale przez te 3 tygodnie będzie się czytało tę literaturę, która jest tam zawarta, to można rzeczywiście stać się osobą już zorientowaną i można potem dalej iść w świat i mówić, i tłumaczyć, bo i ja muszę powiedzieć, że moje doświadczenie jest takie, że to na nas spoczywa. Na nas osobiście, znaczy na mnie, na pani, jeśli pani się przejmie tym, dlatego że inaczej sobie z tym nie poradzimy, dlatego że nasza konstytucja z 97 roku zawiera konstrukt zrównoważony rozwój, ale także społeczną gospodarkę rynkową. Społeczna gospodarka rynkowa to już jest to. Nasza konstytucja jest pełna sprzeczności, ale nasza konstytucja jest napisana po końcu tego procesu ONZ-owskiego. Czyli ostatnia konferencja 96 rok, a my mamy konstytucję w 97. I proszę Państwa, jeżeli wychodzi, na przykład jest konferencja w Jomkiem w roku 90. to my mamy na przykład ustawę prawo oświatowe w 91. Cele zrównoważonego rozwoju zostają przyjęte w roku 2015, a my mamy 2016 prawo oświatowe i tam mamy już edukację do zrównoważonego rozwoju. Czyli będzie edukacja globalna, z gender i tak dalej. To już jest, to już działa. Tylko te, można powiedzieć, te walki pomiędzy partiami, to jest czysty teatr. Wszyscy to po prostu realizują. Dziękuję, przepraszam. Drodzy Państwo, kiedy można mówić w ogóle o bytowości prawa? Tylko i wyłącznie wtedy, kiedy mamy bytowość nazwaną słusznie osobą. Ale tak jak zauważyliśmy i to jasno wyartykułowała pani profesor, że w systemie globalnej rewolucji kulturowej miejsca realnego, przestrzeni realnej, czasu realnego
dla człowieka jako osoby nie ma. A w związku z tym te pojęcia i mnożące się prawa, czy też ustawy w państwach, to są, kochani, pustym bytem. Za nimi nic się nie kryje. To, co pani doktor Aldona Ciborowska powiedziała, jak ja się przyjrzałem tak z pozycji filozofii naszej konstytucji, to co ja stwierdziłem? Że tam istnieje tylko człowiek jako właściwość. W naszej konstytucji RP nie ma już bytu człowieka jako człowieka. Bo wiemy, kochani państwo, i pan profesor Lucjan Piela wie doskonale, że jeżeli mamy byt, to tylko wtedy możemy o właściwościach jakiegoś bytu mówić, jeżeli mamy tę bytowość. Natomiast jeżeli pozbawimy się bytowości jako bytowości, to wszystkie jej właściwości nie mają możliwości zapodmiotowania się, bo wszystkie właściwości są właściwościami bytu. A zatem, kochani państwo, szczerze mówiąc, jeżeli stajemy przed polskim prawem, to jaki paradoks paradoksów należy stwierdzić? Prawo polskie nie ma ani jednego człowieka, Polaka, u swoich bytowych podstaw. Dlatego, kochani państwo, proszę mi wybaczyć to określenie, ale całe prawodawstwo Rzeczypospolitej Polskiej jest jedną niekończącą się pustką, iluzją. Państwo polskie musi najpierw dotrzeć do człowieka jako człowieka, żeby podjąć choćby jedną sensowną regulację relacji pomiędzy człowiekiem a człowiekiem. Jeżeli państwo polskie nie ma w prawodawstwie jednego człowieka, to staje się, że i drugiego nie może mieć, bo jednego nie ma. W związku z tym jesteśmy w tak tragicznej sytuacji. Tragicznej. Dlatego, kochani, proszę mi wierzyć, że ja w moich szacunkach z roku 2003, 2004 i 2005, bo to były pierwsze lata mojej działalności naukowej w Rzeczypospolitej Polskiej, jak zacząłem się przyglądać i zresztą informowałem różne instytucje kościelne, państwowe, a żeby państwa tak troszeczkę rozweselić i przywołam wspaniałą postać ojca dyrektora, doktora Tadeusza Rydzyka. Zdaje się, że wszyscy państwo go znacie. I proszę sobie wyobrazić, że w roku 2006 mam z ojcem dyrektorem rozmowę, o której pewne aspekty mogę odsłonić. I informuję ojca dyrektora ku jego ogromnemu zdumieniu, że Polska znajduje się w epoce rewolucji neomarksistowskiej. I ojciec dyrektor był tak zaskoczony, że nawet myślałem w pewnym momencie, że mnie potraktuje za objawienie niebiańskie. A ja powstrzymywałem ojca, mówię, ojcze, nie, nie, ja jestem realnym Tadeuszem, realnym kapłanem, człowiekiem i człowiekiem nauki. I jak mu powiedziałem, jak ja rozumiem, co będzie się z Polską działo, to muszę państwu szczerze wyznać, że ojciec dyrektor nie miał wiary i nawet najmniejszego przekonania, że ja mam w moich szacunkach o rozwoju Polski z roku 2006 rację. Ale, kochani państwo, to, co się od roku 2006 do 2018 wydarzyło, to chcę państwu wyznać, zarówno jeśli chodzi o polski naród, opinię publiczną taką i to, co się na forum publicznym w państwie polskim, kościele dzieje, że szybkość urzeczywistniania globalnej rewolucji seksualnej w Polsce mnie osobiście zszokowało.
w najśmielszych, z najziemniejszym intelektem filozoficznym rozprawach, przeprowadzonych rozprawach, ja w ogóle sobie nie wyobrażałem, że walec globalnej rewolucji seksualnej nas tak głęboko dosięgnie. I dałby Bóg, żeby tak jak Państwo i mamy też i trochę prawych polityków i uczonych i ludzi sztuki i Kościoła i rzeczywiście tego potrzeba, co Pani Profesor powiedziała w Polsce, potrzeba, drodzy Państwo, naprawdę zaangażowania się, zjednoczenia. Dlaczego, kochani Państwo, odpowiem tej przeuroczej istocie, naszej siostrze, chyba z najmłodszego pokolenia tutaj znajdującego się. Dlaczego, kochani Państwo, ja, tak jak nieraz już wcześniej słyszeliście, mając do dyspozycji takie rozeznanie rzeczywistości, dlaczego ja nie jestem w stanie przedłożyć opinii publicznej w Polsce tych analiz w sposób taki, jak się działa na Uniwersytecie Nowożytnym, że ma się cały team współpracowników, ma się katedrę jako podstawowe narzędzie pracy na uniwersytecie. Jeżeli, kochani Państwo, człowiekowi się zabiera wszystko, to jak można przedłożyć państwu polskiemu porządne relacje? Jeżeli ja nawet w ubiegłym roku, kochani Państwo, składałem wniosek o grant ponad 300 stron, z najlepszymi uczonymi ze świata polskiej nauki o prawie, nauk prawniczych. Jeżeli ja polskiemu państwu, które miłuję, przedłożyłem wniosek na opracowanie w języku polskim i angielskim syntezy prawa polskiego od prapiastów aż po chwilę obecną, w kontekście, kiedy państwo polskie ze względu na swoje prawo, a ma jeszcze pewne pozytywne rozstrzygnięcia w nim, pomimo jego dramaturgii, jeżeli ja złotówki na taki projekt nie otrzymałem, to możecie sobie Państwo wyobrazić, w jakiej zapaści ideologicznej znajduje się polskie państwo i polska nauka. Złotówki nie ma na najbardziej trafne, rozstrzygające i odpierające wszelkie ataki, na przykład na płaszczyźnie prawa, niesłuszne ataki, bo to, o co my się słusznie od prawodawcy polskiego domagamy, to jest jedna rzecz, ale wielokrotnie polski prawodawca i polskie państwo są atakowani kompletnie bezpodstawnie. I my, jako uczeni polscy, przedkładamy obecnemu rządowi Zjednoczonej Prawicy kapitalne rozstrzygnięcia, o co poprosił mnie i zapytał pewien żydowski uczony nauk prawnych w Niemczech Zachodnich podczas naszej osobistej rozmowy. I ja powziąłem tę ideę, postanowiłem, żeby Polsce coś takiego podarować. I ja złotówki od państwa polskiego nie otrzymuję. A wiecie Państwo jakie? Nawet jeżeli autorzy chcieli za darmo pisać wszystkie artykuły z poszczególnych epok i złotówki nie otrzymałem od obecnego państwa polskiego na taki projekt, to o czym my możemy mówić, chcąc odpowiedzieć z podstawową uczciwością na pytanie naszej polskiej młodzieży, gdzie są analizy? My jesteśmy, kochani, pozbawieni środków, pozbawieni instrumentów formalnych, i my musimy działać dzisiaj, tak jak pani profesor działa w Brukseli. I ja też tutaj działam, dzięki pomocy takich aniołów wręcz, z których pośród was jest wielu, którzy wspierają moją działalność. Ale my jesteśmy, tak jak nasze biedne państwo podziemne, my jesteśmy w takiej samej sytuacji, ale w jeszcze trudniejszej, bo ideologię nam doprecyzowano, doszlifowano, docięto do konturów naszej bytowości do tego stopnia, że nas się w dosłownym tego słowa znaczeniu, kochani Państwo, próbuje i Polaków,
i Izrael, i Niemcy, i Rosję, i Amerykę usunąć z tego globu. I powinniśmy się mądrze i stosownie bronić. Ale będziemy pracować i pracujemy, żebyście Państwo ujrzeli w druku pewne rzeczy, które tego typu. Bo my mamy te wszystkie analizy do dyspozycji, ale potrzebowalibyśmy sztab ludzi, instytut taki, który by służył państwu polskiemu i z taką panią profesor Peters byśmy panu premierowi, prezydentowi RP dostarczyli, drodzy państwo, genialnych narzędzi, analiz. Moglibyśmy dopomóc całym narodom ludzkości i konstruktywnie oprzeć się ideologii, ale to jest negatywna kwestia, pozytywnie wskazać na wielkie rezerwuary bytu pochodzącego od boskiego kreatora i na tym budować Polskę, Izrael, Rosję, Niemcy, Stany Zjednoczone, na tym fundamencie i w sposób mądry, wielki, szlachetny, godny człowieka, ale nie traćmy nadziei, ufamy, że to się da zrobić. A jeśli chodzi o liturgię, kochani państwo, no co tu dużo mówić. Liturgia mszy świętej to jest szczyt kultu Bożego. Dlatego im doskonalsza ta postać, to tym doskonalszą będzie pobożność ludzi. I to jest związek przyczynowy-skutkowy. Można mierzyć, kochani państwo, jak chemicznie, tak jak pan profesor to czyni jako słynny profesor chemii, że jaką jest liturgia, jaką postać ma liturgia, czy jak człowiek żyje liturgią tą szczytową, czyli przenajświętszej ofiary Jezusa Chrystusa, to taką postać ma nasza religijność. Ale co więcej, całe życie i myślenie, i pamięć, i miłość, i wolność, i twórcze działanie, i rozeznawanie wszystkiego. Tylko w Duchu Bożym możemy myśleć najwłaściwiej i perfekcyjnie, mówić i działać. Poza Bogiem nie ma doskonałego działania, bo poza Bogiem nie ma w ogóle ani życia, ani istnienia. Laudetur Jezus Chrystus. Moje imię nazywa się Adrian Majcher i przede wszystkim dziękuję księdzu profesorowi i pani profesor za taki wspaniały wykład, za całą pracę, za cały kształt, za takie poczucie prawdy, które się po prostu słyszy i za tą serdeczność, którą od pana księdza profesora i pani profesor się odczuwa. Moje pierwsze pytanie nawiązuje do tego, co przed chwilą ksiądz profesor powiedział, że właśnie sercem Kościoła jest liturgia, jest msza święta. Taka jak jest serce, taki cały organizm. Ja osobiście zwróciłem się do tradycji, czytając m.in. świętego Wincentego z Laurynu, odniosłem tamte czasy, w których żył, czas ogromnej herezji, którym się przeciwstawiał, do tych czasów, w których my teraz żyjemy. Żyjemy w bardzo podobnych, jeżeli nie gorszych czasach, ogromnego zamętu w Kościele. I mam pytanie, czy tak jak mówi święty Wincenty z Laurynu, czy powrót do tradycji, do tego, co już nic się nie da zmienić, a było przez wieki sprawdzone, to jest według księdza profesora panaceum na obecny stan Kościoła, który wyraźnie wpływa w stronę protestantyzmu i zielonoświątkowych jakichś dziwnych nabożeństw. Kochani państwo, ja powiem tak, że dzisiaj właściwie tak jak trzeba odzyskać człowieka jako człowieka, tak kochani państwo żyjemy w epoce, że dzisiaj trzeba wszystko odzyskać. Czyli innymi słowy, powiem szczerze, jeżeli ja słyszę, jeżeli człowiek współczesny mówi tradycja, proszę mi wybaczyć. Ale to mi nic nie mówi. Dlaczego? Bo ideolodzy nam wszystko sponiewierali. Wszystko zdeprawowali. Wszystko zdeformowali. W związku z tym, ja powiem tak najzimniej jak potrafię. Powracać. Ale do czego? Przecież wszystko nam uczyniono ruiną. I dlatego, kochani państwo, należałoby wszystko poddać na nowo
na nowo takie zinterpretowanie, że do tradycji, ale tej, nie innej, bo mamy też w tradycji przecież, tak jak sam brat powiedział wspaniale, przecież mamy tradycję ogromnych herezji. Ja uważam, że powrócić do tradycji, ale w sensie przez duże te, czyli wszystkiego, co w niej było święte, prawdziwe, dobre, piękne, prawe, sprawiedliwe. Tak, do takiej tradycji trzeba powrócić, bo to jest, kochani Państwo, ocalone. I warto to ocalić. Warto do tego powrócić i na tradycji budować swój permanentnie z Bogiem, w kooperacji z Bogiem, swój los, swój byt. To tak, to oczywiście. Ale my nie możemy, kochani, powrócić do tradycji ideologii, na przykład socjalistyczno-komunistycznej, do tradycji heglizmu, kantyzmu, rewolucji francuskiej. Proszę zobaczyć, że podręczniki naszych uczniów ze szkoły podstawowej po reformie szkolnictwa są pełna, naładowane ideologią, że człowiek się pyta, co ten dzieciak biedny może z tym począć, jak rewolucja francuska jest uwielbiana pod niebiosa. Lenin, ponieważ uciskane chłopy, uciskane masy chłopów i robotników chciał wyzwolić, jest uwielbiany pod niebiosa. No to ja się pytam, na miły Bóg, to Rzeczpospolita Polska tak dekomunizuje Polskę poprzez taką promocję pana Lenina w podręcznikach do historii dla ogólnopolskiej młodzieży? To jest absurd. To jest nonsens. Albo rewolucję francuską, która okradła ludzkość z Boga, okradła ludzkość z bycia duchową istotą, okradła ludzkość z duchowego intelektu, bo to jest prowiniencja materializmu, więc okradła ludzkość z pamięci duchowej, z wolności duchowej. I my dzisiaj, w XXI wieku, w rządach naszej polskiej prawicy, my hołdujemy i absolutyzujemy takie złodziejstwo gigantyczne, żeby zabrać Polakom ducha i duszę, co rewolucja francuska uczyniła? Nie. My się na takie złodziejstwo nie zgodzimy. My się cieszymy, że nam złodziejstwo w sferze gospodarki nasze polskie państwo odzyskuje, że formuje te szeregi. Ale kochani Państwo, to całe odzyski z VAT-u są niczym w porównaniu do tego, co my tracimy w podręcznikach szkoły podstawowej polskiej o rewolucji francuskiej, o rewolucjach socjalistyczno-komunistycznych, o reformacji i innych kwestiach. Przecież tam dokonano mega złodziejstwo. Tam nas okradziono z fundamentów boskich, ludzkich, narodowych, kościelnych, liturgicznych, ze wszystkiego. My temu złodziejstwu w sferze ducha musimy wypowiedzieć mega po prostu postawę, uczciwość, duchowość, pietyzm, religijność, czyli cudowną postawę moralną, godną ludzi rozumnych i wolnych i godną katolików. Dziękuję bardzo za tę odpowiedź. Kolejne, mam nadzieję, krótkie pytanie i później jeszcze będzie jedno ostatnie. Mam do księdza profesora i do pani profesor pytanie. Jako też jako właściwie skołatany katolik, który żyje w takim, można powiedzieć, troszkę schizofrenii poznawczej, dysonansie poznawczym. Jak to wcześniej moi przedmówcy mówili, media, sztuka, książki, muzyka może być dziełem destrukcji wiary. Ja coś takiego zauważyłem w Kościele Powszechnym. Wielu księży poleca do czytania i do oglądania protestanckie filmy, do czytania protestanckich książki, tak jak Chata, Bóg nie umarł,
niebo istnieje naprawdę. I co zauważyłem wspólnego dla tych książek, to jest ta sama metoda destrukcji wiary świętej katolickiej, mianowicie 90% sentymentalizmu pomieszanego z prawdą i te 10% jadowitej trucizny, która już po znieczuleniu jest tak jakby wstrzykiwana do człowieka. Te książki, no niestety, polecają często księża, nawet na spowiedziach. Chodzi głównie też o heretycką chatę, tam są bardzo fałszywe obrazy Boga przekazane, zupełnie niezgodne z katechizmem Kościoła katolickiego. Na przykład Duch Święty to jest ukazany jako puszysta murzynka, ale to już pomijając takie szczegóły. I mam pytanie, czy katolicki ksiądz, czy katolik, tak myśląc nad tym z perspektywy Soboru Trydenckiego, skoro Sobór Trydencki potępił protestantyzm jako ogół herezji, czyli potępił też jego owoce, czyli dzieła, że tak powiem, które mają ze świętej wiary katolickiej człowieka przyciągnąć taką złą wiarę na drogę ku potępieniu. Skoro Pismo Święte mówi, że unikajcie wszystkiego, co ma pozór zła, czy ja jako katolik, albo na przykład osoba duchowna, mam prawo polecać do czytania komuś taką książkę katolicką, znaczy protestancką, która zawiera no, po delikatnej analizie bardzo, moim zdaniem, poważne zagrożenia duchowe. Właśnie ten sentymentalizm, takie uzależnienie od emocji, oczywiście te wszystkie hormony w mózgu buzują, przepraszam bardzo, u kobiet, jak to czytają, że potrafią bardzo na ten haczyk sentymentalizmu się złapać. Czy my mamy w ogóle prawo coś takiego między sobą kolportować? Drodzy, kochani Państwo, święty Tomasz Zakwinu za jedno z najlepszych narzędzi na drodze prawdy uznał pojęcie obok samej prawdy, to ten sposób dochodzenia do prawdy distinguo, czyli odróżnia. To znaczy wszystko, cokolwiek natrafiamy na drodze naszego poznania prawdy, powinniśmy odróżniać to, co jest prawdą, od tego, co nią nie jest. Generalnie powiem, że nie polecałbym żadnemu człowiekowi nieprzygotowanemu do rozpraw z protestantyzmem, nie polecałbym jakiegokolwiek typu dzieła protestanckiego, bo efekt będzie negatywny. I tutaj wiara, kochani Państwo, nie jest uczuciem. Wiara jest cnotą, czyli duchową postać bytową ma wiara, ponieważ wiara to jest wlana prawda duchowa w nasz ludzki, naturalny rozum. W związku z tym sentymentalizm we wierze jest, kochani, istotną deprawacją wiary jako boskiej cnoty wlanej duchowej prawdy. I tych ziaren prawdy, jeżeli ktoś z Państwa nie jest zadomowiony w poznaniu tej postaci herezji, jakiejkolwiek postaci herezji, to nie powinien się tym zajmować. Czyli coś, co przekracza moje możliwości poznawcze, nie powinien się tym zajmować. To tak jak Państwo wiecie, inny przykład, bardzo radykalny, ale nawet kapłan rzymskokatolicki nie ma prawa, patrząc od strony Boga, żeby prowadzić dialog z szatanem. Tylko kapłan, któremu biskup jako następca apostołów udzieli kompetencji wypędzania złych duchów, tylko egzorcyście, biskupowi i papieżowi ze wszystkich ludzkich istnień na ziemi wolno rozmawiać z szatanem. Dlaczego? Bo oni mają taką władzę i taką potęgę, że szatan jest im posłuszny i musi wszystko powiedzieć, co ma do powiedzenia i siebie odkryć
zaprezentować jako szatana. Natomiast nawet kapłan, który jest konsekrowany i uczestniczy w kapłaństwie Jezusa Chrystusa, nie ma prawa rozmawiać z szatanem i nie może w jakikolwiek sposób wchodzić z nim w kontakt, bo padnie, tak jak wszyscy wiemy, ofiarą takiego kontaktu i nigdy nie sprosta wyzwaniom, na które, przed którymi zostanie postawiony. Dlatego my możemy się stawić tylko takim konfrontacjom, na które jesteśmy przez Boga, rodzinę, naród, edukację i naszą własną pracę przygotowani. Szanowni Państwo, jest już 22, jest jeszcze kilka osób, które chcą zadać pytanie, dlatego proszę Państwa o bardzo precyzyjne, krótkie wypowiedzi, aby osoby, które czekają, miały możliwość zadania pytania. Tak jest. Nazywam się Jacek Rońda. Jako prosty emeryt chcę powiedzieć... I profesor. Drodzy Państwo, bardzo dziękujemy Panu Profesorowi za przybycie. Od tragedii smoleńskiej, drodzy Państwo. Zajmuje się tragedią smoleńską, jedną z największych tragedii naszego polskiego państwa. Chciałbym powiedzieć w taki dość przewrotny sposób o sukcesach globalizacji w Polsce. Są dwa namacalne przykłady. Destrukcja szkolnictwa wyższego w zakresie nauk technicznych i nauk ścisłych poprzez wprowadzenie dwustopniowego nauczania zgodnie z polityką bolońską. Destrukcja. Powoduje to jeden, ponieważ są punkty za wszystkie tam przedmioty i zaliczenia, studenci poszukują zaliczeń. Spotkałem niedawno prawie już absolwenta, dyplomanta Akademii Górniczo-Hutniczej, który nie wiedział nawet, gdzie jest w uczelni biblioteka. Spodziewałem się, że gdzie indziej jest podobnie. Drugi element, taki, którym mamy na bieżąco do czynienia, to jest coś, co się nazywa polityka naukowa. Sukces pana premiera Gowina, to proszę Państwa, to jest rzeczywiście destrukcja idealna. Mianowicie tam zastępuje się naturalny obowiązek uczonego poszukiwania prawdy produkcją artykułów. A więc nie skala badań, jakość badań, o którym ojciec profesor mówił, ale produkcja artykułów, wystąpienia, tony papieru, bo to może dać punkty do oceny. Ale to jest nic nie warte. Ja 46 lat przepracowałem w szkolnictwie wyższym. Powiem tylko, że sumarycznie w uniwersytetach jako wykładowca przepracowałem 62 lata, a mam 71. Jak to się odbyło? Czasami pracowałem na dwóch bądź trzech etatach. Więc mówię z całą odpowiedzialnością, jak to ta polityka, zmiana polityki zgodnie z globalizacją do reszty zniszczy naturalną konieczność prowadzenia badań naukowych w celu poszukiwania prawdy. Jeszcze ludzie z mojego pokolenia i oczywiście księdza, profesora, my mamy to wszczepione od szkoły podstawowej, poszukiwać prawdy. No i teraz pytanie, na koniec będzie dość przewrotne. Kiedy spacerowałem w Tyliczu, jest tam taka wspaniała Golgota, zauważyłem taką niedużą tabliczkę z wyrytymi takimi słowami. Mała wiedza, mała wiara. Duża wiedza, duża wiara. Autorem był Pasteur Ludwik. Dziękuję bardzo. Czy to wystarczy, jeżeli na drzwiach, na bramie każdego uniwersytetu, w każdej sali wykładowej napiszemy te slogany? Czy to wystarczy? Kochani Państwo,
Bardzo dziękujemy panu profesorowi. I życzymy błogosławieństwa Bożego w rozszyfrowaniu tego, jak zapewne wszyscy tutaj zgromadzeni jesteśmy przekonani osobiście, że to przecież nie był przypadek, tylko wielki zamach na polskie państwo i polski naród. Jeden z, oczywiście z bardzo wielu. I teraz, kochani państwo, nawet powiedzmy sobie szczerze, jeżeli byśmy ustawili polską naukę na te tory prawdy, w sensie naturalnym i nadprzyrodzonym, czyli nauki i wiary, to kochani państwo, święty apostoł Paweł jest takim mistrzem, żeby powiedział Uniwersytetowi Polskiemu, nawet gdyby sobie prawda i wiara wypisał, czy rozum i wiara na bramach wszystkich uczelni polskich i uniwersytetów, to przyszedłby święty Paweł do Warszawy czy do polskich uczelni wszystkich i by powiedział: Polacy, wprawdzie macie dużo mądrości, tylko że wasz duch jest dopiero w połowie drogi. Dlaczego w świetle nauki Pawłowej to by oznaczało połowę drogi, drogi panie profesorze i drodzy państwo? Ponieważ Paweł naucza: Fides caritatem formata, że trzeba wiarę uformować miłością. Czyli zobaczcie państwo, że najpierw trzeba uczynić naturalny wysiłek, żeby w sposób racjonalny ustosunkować się do rzeczywistości, czyli rzeczywistość na sposób naszego naturalnego rozumu poznać. Później pozwolić się obdarować wlaną prawdą, żeby ta naturalna prawda została wydoskonalona przez świat wiary, który nam Bóg wlewa w nasz rozum poznający prawdę. I to jest połowa drogi, bo tę drugą to stanowi miłość do prawdy. I gdyby polskie uczelnie wypisały sobie prawda, wiara i caritas dei and et humane persone, czyli i miłość do Boga i osoby ludzkiej, to wtedy mielibyśmy szczyt syntezy najprawdziwszego, najdoskonalszego uniwersytetu i każdej uczelni i szkoły polskiej. Szczęść Boże! Pragnę powiedzieć, że jest to dla mnie przywilej, że w tym okresie, kiedy odbywa się tak ogromna ilość spotkań politycznych, my uczestniczymy, ja uczestniczę w tak fantastycznej dyskusji o tak niesamowitej głębi, która dotyka fundamentalnych kwestii. I teraz chciałbym przystąpić do pytania. Moje pytanie dotyczy kwestii pozycji Europy. Mówi się w tej chwili coraz częściej, że Europa pod względem naukowym staje się prowincją świata. Tam się już w tej chwili w Europie właściwie niewiele dzieje w obszarze myśli naukowej, w obszarze innowacji, w obszarze postępu gospodarczego. Tu się już, my już, że tak powiem, odeszliśmy na drugi plan. Na pierwszym planie są Stany Zjednoczone, jest Azja i tak dalej. I w tym kontekście chciałbym zadać pytanie, które mnie tutaj nurtuje. Rozmawiamy o takich, o implikacjach nowej lewicy w obszarze życia społecznego, rodziny, w obszarze tych podstawowych jednostek społecznych. A ja mam pytanie, a co będzie, jeśli ten trend się utrzyma, a my chcemy realizować tak ambitne plany, jak odbudowa polskiego przemysłu. My chcemy budować w tej chwili program Polska 3.0, chcemy budować teraz program Trójmorza. Jak to wpłynie? Jak
program Nowej Lewicy, program radykalnego marksizmu wpłynie na te nasze cele.